Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie instrumenty finansowe, w tym pary walutowe, kontrakty terminowe na wybrane indeksy giełdowe oraz surowce na swing trade'owych interwałach czasowych, czyli przede wszystkim poczynając od wykresów 4-godzinowych w stronę wykresów nawet tygodniowych. Zaczynamy od wykresów indeksów giełdowych, mianowicie kontrakt terminowy na S&P 500, gdyż na indeksach ukształtowały się ciekawe układy techniczne, które mogą wskazywać na słabość rynku kapitałowego w kolejnych tygodniach. Jeśli chodzi o wykres indeksu S&P 500, a dokładnie kontraktu terminowego na ten indeks, to co jest kluczowe, zarówno na kontrakcie terminowym, jak i na indeksie kasowym nie udało się przełamać tej oto linii trendu spadkowego. Walor znajduje się w dość wąskiej konsolidacji, można wyróżnić tutaj zarówno strefę wsparcia, która była już w tym roku testowana, jak i strefę oporu, do której doszliśmy w ostatnich dniach, a ta linia trendu nie została przebita również na wykresie kasowym, co jest dla mnie bardzo istotnym sygnałem. Co więcej, na wykresie tygodniowym doskonale widać formację objęcia Bessy, która świadczy o możliwości odwrócenia tego zapoczątkowanego na przełomie stycznia i lutego ruchu wzrostowego. Przechodząc do wykresu 4-godzinowego, mam nadzieję, że Państwu w miarę płynnie będą się dzisiaj analizy ładowały, bo nie ukrywam, że mam małe problemy z połączeniem internetowym. Na wykresie 4-godzinowym, który za moment powinien być widoczny na Państwa monitorach, mamy do czynienia z taką sytuacją, że poruszaliśmy się w klinie wzrostowym, brązowym klinie wzrostowym, który wielokrotnie Państwu pokazywałem, z którego w końcu notowania wyłamały się dołem. To jest dla mnie oczywiście taki sugestywny znak świadczący o tym, że tendencja wzrostowa mogła się zakończyć. Oczywiście ten brązowy klin wzrostowy nie jest klinem eliotowskim, jest to raczej klasyczna formacja wzrostowa. Natomiast to, co jest ciekawe, zarówno kliny klasyczne, jak i kliny eliotowskie, są to formacje, które muszą być potwierdzone przez dywergencję na oscylatorach. Moim ulubionym oscylatorem, na którym szukam dywergencji, jest oscylator techniczny MACD i również na tym oscylatorze ta formacja klina wzrostowego została potwierdzona. Co się wydarzyło następnie? Następnie ukształtowaliśmy 5 fal spadkowych pod falę pierwszą i kolejne falki spadkowe, które można rozpisać jako formację klina wprowadzającego, tym razem już klasycznego eliotowskiego klina. Obecnie budujemy trójfalową korektę wzrostową. No i jesteśmy blisko bardzo istotnej strefy wsparcia, czyli okolic 2072 punkty, gdzie mamy po pierwsze stuokresową średnię kroczącą, po drugie równość podfali C do podfali A w zygzaku wzrostowym i 62% zniesienia Fibonacciego tego oto klina wprowadzającego, czyli fali pierwszej. Dla mnie jest to klasyczne miejsce do tego, aby zakończyła się korekta wzrostowa ABC, budująca falę drugą, po której tendencja spadkowa powinna być dalej kontynuowana. Zasięg spadków, przynajmniej przebicie dna fali pierwszej, czyli 2030 punktów, natomiast docelowo 1920 punktów, gdzie wypada 62% zniesienia Fibonacciego całej tej przedstawionej struktury wzrostowej. Na kolejnym europejskim indeksie, mianowicie na kontrakcie terminowym na niemiecki indeks DAX, mamy podobną, dość ładną sytuację techniczną, która może również wskazywać na słabość tego waloru. Otóż w przypadku tego instrumentu finansowego od lutego obecnego roku ukształtowaliśmy trójfalową sekwencję wzrostową, dla mnie podwójnego zygzaka, który zbudował nam falę B w większej przecenie. Po zakończeniu tego zygzaka można wyróżnić 5 fal spadkowych i jest to to,
co każdy Eliotowiec, każda osoba posługująca się teorią fal Eliota powinna szukać. Bo pięć fal spadkowych świadczy o tym, że przynajmniej ta tendencja spadkowa będzie kontynuowana w stronę zygzaka ABC, bądź rozpoczyna się nowy impuls spadkowy 1, 2, 3, 4, 5. Moim zdaniem właśnie rozpoczyna się impuls. Prawdopodobnie zbudowaliśmy jedynkę i w tym momencie budujemy potrójnego wzrostowego zygzaka, który powinien ukształtować nam falę drugą. Co ważne, na indeksie cenowym, czyli na rynku kapitałowym, nie na kontrakcie, cały czas walczymy z tym silną strefą oporu, czyli psychologiczne 10 tysięcy punktów. No, trzeba pamiętać o tym, że cena terminowa kontraktu terminowego na indeks DAX jest mniej więcej tych 50-70 punktów wyższa od ceny kasowej indeksu, stąd 10 tysięcy 50 punktów na kontrakcie terminowym, a okolice 10 tysięcy punktów na indeksie kasowym. Natomiast zawsze w teorii fal Eliota należy przede wszystkim patrzeć na indeksy podstawowe, instrumenty podstawowe, a dopiero instrumenty pochodne czy instrumenty oparte na tychże instrumentach podstawowych. Na wykresie dziennym jest to również dobrze widoczne, mianowicie w przypadku indeksu dziennego od historycznych szczytów ukształtowaliśmy falę W, czyli pierwszego zygzaka, następnie korektę płaską, która zbudowała nam falę X i prawdopodobnie budujemy drugiego zygzaka ABC w tym podwójnym zygzaku WXY. Pierwsze pięć fal spadkowych zostało zakończone, potem to trójfalowe odbicie, no i wszystko wygląda na to, że zakończyliśmy jedynkę, dwójkę i powinniśmy zmierzać dalej w kierunku południowym. Jedna informacja, bo zapomniałem o tym powiedzieć przy analizie S&P 500, tam poziom załamujący układ falowy to 2105 punktów. W przypadku niemieckiego indeksu DAX to są mniej więcej okolice 10527 punktów. Szczyt tej czarnej świecy to jest poziom negujący układ falowy, no a ta przecena na niemieckim indeksie DAX powinna zmierzać poniżej 8660 punktów w stronę 8400 punktów. Moim zdaniem to są bardzo ciekawe układy techniczne właśnie pod swing trading. Jesteśmy blisko i w tym tygodniu powinniśmy zakończyć te układy wzrostowe i możliwe wtedy jest silne odwrócenie i powrót do spadków, co idealnie wpasowałoby się w mój scenariusz techniczny, jaki powstał na surowcach. Stąd znowu kilka słów więcej na temat surowców i następnie przejdziemy już do rynku walutowego. Pierwszy surowiec, moim zdaniem bardzo ciekawy, to notowania złota. Zaraz Państwu powinien się ekran przełączyć na notowania złota. W przypadku tego waloru na początku roku mieliśmy silne wzrosty, wynikające po części oczywiście z pewnych zawirowań na rynku bankowym, na europejskim rynku bankowym, w tym zawirowań i słabych wyników Deutsche Banku. Następnie ten silny ruch wzrostowy, powiedzmy, został przez moment zatrzymany i przez ostatnie tygodnie kształtowaliśmy konsolidację budującą niebieskiego trójkąta. Tego trójkąta zarówno pokazywałem Państwu w moich komentarzach porannych czy popołudniowych, jak i również w sygnałach FX, które graliśmy. Natomiast to, co jest istotne, notowaniom udało się wybić z tego, że trójkąta. Cały czas widzę, że mają Państwo, o, już udało się przełączyć na notowania złota. Przepraszam, że dzisiaj tyle to tak trwa. Mam nadzieję, że już następnym razem te obrazy będą się dość płynnie przełączać. Właśnie po tym silnym wzroście trójkąt, z którego wybiliśmy się górą. Osiągnęliśmy ten minimalny poziom 1300 dolarów, który wskazywałem, natomiast moim zdaniem ta tendencja wzrostowa cały czas nie została zakończona. Natomiast pokazuję specjalnie ten wykres, aby pokazać kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, przełamanie górnego ramienia pomarańczowego, eliotowskiego klina kończącego, górnego ramienia czerwonego, już klasycznego klina spadkowego, przełamanie 100-tygodniowej średniej kroczącej, więc te wszystkie poziomy, które wskazują na możliwość kontynuacji wzrostów. Natomiast to, co jest istotne, możemy albo budować impuls wzrostowy, w którym ukształtowaliśmy taką dość rozległą falę czwartą. Tylko problem tej fali czwartej jest taki, że ona jest zbyt duża w stosunku do mniejszej podfalki drugiej. Więc cały czas oczywiście impuls wzrostowy jest tym scenariuszem wiodącym, natomiast coraz mocniej skłaniam się do takiego oto wariantu, czyli że ukształtowaliśmy
pięć fal wzrostowych, które zbudowało nam falę A w zygzaku, trójkąt był falą B, no i powinniśmy zbudować falę C, której długość powinna być taka jak długość tejże fali A, czyli 1440 dolarów. To są targety wzrostowe. Co jest istotne w tym wariancie, jest to wariant, gdzie idealnie także sprawdza się ta klasyczna formacja chorągiewki, czyli jest to po prostu zygzak z płytką falą B, która zbudowała trójkąta. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego wykresu czasowego tego waloru, mianowicie wykres czterogodzinowy. Tym razem myślę, że dość płynnie się Państwu przełączy na wykres czterogodzinowy, tak jest. W przypadku tego waloru po zakończeniu trójkąta 1227 dolarów, ten poziom trzeba zapamiętać, bo jest to kluczowy poziom na złocie, 5 fal wzrostowych, no i właśnie, albo ukształtowaliśmy tą czarną falę trzecią i w związku z czym zaczynamy kolejnego trójkąta, który buduje nam czwórkę w impulsie wzrostowym, takim mocno dzielonym impulsie wzrostowym. Natomiast bardziej zaczynam się skłaniać ku temu, że cały trójkąt zbudował nam tą oto falę B w zygzaku wzrostowym. Następnie wybiliśmy się górą z trójkąta, kształtując pierwszą falę w fali C zygzaka wzrostowego. No i obecnie zbudowaliśmy trójfalową korektę spadkową ABC. Co jest ważne, korekta ta osiągnęła przedział 50%-62% zniesienia Fibonacciego. Dodatkowo zatrzymaliśmy się na 100-okresowej średniej kroczącej na H4. No i jeszcze dolne, górne ramię przebitego kanału, przebitego trójkąta, więc silne wsparcie. Innymi słowy, jest to miejsce, gdzie ta tendencja spadkowa mogłaby się zakończyć. Dla obu wariantów falowych ten 1227 jest dobrym poziomem zabezpieczenia, natomiast w wariancie głównym, czyli tym czarnym, budujemy kolejnego trójkąta, z którego następuje wybicie górą. W wariancie różowym wzrosty w stronę 1310 i 1440. Tak naprawdę cena pokaże, który scenariusz jest kształtowany. Jeżeli będziemy się konsolidować przez kolejne dni, tygodnie, no to wariant czarny będzie jednak tym wariantem wiodącym. Jeżeli zaczniemy dynamiczne wzrosty, co współgrałoby z tą korektą spadkową na rynku kapitałowym, to wtedy będziemy grać ten wariant różowy. A trzeba pamiętać o tym, że surowce zazwyczaj są odwrotnie skorelowane z rynkami kapitałowymi, więc rajdy z rynkami kapitałowymi dojrzałymi zwłaszcza, czyli tak zwanymi developed market, czyli gdy zaczynamy korekty na rynkach developed market, często też zaczyna się trend wzrostowy na rynku surowcowym. Podobna sytuacja ma miejsce na srebrze. Tutaj oczywiście mamy trochę inny układ techniczny, natomiast co jest istotne? Istotny jest ten ruch korekcyjny. W przypadku srebra od dna, które zostało ukształtowane kilka miesięcy temu, ukształtowaliśmy jedynkę wzrostową, to jest końcowa faza tego impulsu wzrostowego, bo mamy trójkę, czwórkę, piątkę, jedynka, dwójka, no i kolejna fala wzrostowa, która była dłuższa od fali pierwszej. Dwie możliwości, albo różowa trójka, jeżeli to jest różowa trójka, to teraz powinniśmy zaczynać trójkąta, który ukształtuje nam falę czwartą, albo zbudowaliśmy pod falę pierwszą w fali trzeciej i teraz budujemy pod falę drugą. Zostawiając na razie dywagację dłuższego wariantu falowego, to co jest istotne, po ukształtowaniu tych dynamicznych fal wzrostowych zbudowaliśmy pięć fal spadkowych, falę A, następnie trójkąta, falę B. Przez tego trójkąta nie możemy tego spadku rozpisać jako impulsu, dlatego jest to najprawdopodobniej struktura korekcyjna i obecnie kończymy kształtować falę C. Moim zdaniem srebro jeszcze jedną falę spadkową powinno nam wygenerować i skorygować się do okolic 1680-1670, gdzie mamy po pierwsze 38,2% zniesienia Fibonacciego tego ruchu wzrostowego, czyli albo pod fali pierwszej, albo w fali trzeciej, dodatkowo dno fali czwartej niższego stopnia, dodatkowo dolne ograniczenie czerwonego kanału spadkowego. No i tak jak Państwo mają tu rozpisane, na tym poziomie powinna się zakończyć korekta spadkowa ABC, która zbuduje albo pod falę drugą, taką płytką, albo, co chyba bardziej prawdopodobne, różową pod falę A w fali czwartej. Oczywiście znowu zachowanie ceny pokaże, co będzie budowane, bo jeśli złoto będzie zdecydowanie i agresywnie rosnąć w stronę 1440 dolarów, to możemy mieć płciutką dwójkę i znowu silny trend wzrostowy na srebrze. Jeżeli złoto będzie się konsolidować, to i prawdopodobnie srebro będzie się konsolidować w trójkącie i wtedy będzie to kształtowana ta fala czwarta.
Srebro w przypadku, w porównaniu do złota, ma jednak większą dynamikę zmian, więc może być to ciekawy trade, choć trzeba tutaj pamiętać, że układy wzrostowe negują się bardzo nisko, dopiero 14,77 poziom, dlatego raczej wszelkie wejścia, a myślę poziomy zabezpieczeń arbitralne, bo układ falowy no, negowany jest tych 11% niżej. No i ostatni walor, ja dzisiaj bardzo dużo mówię o tych surowcach, ale ostatni walor surowcowy, który Państwu pokażę, to jest ropa naftowa. Ja bardzo dużo mówię o tych surowcach, natomiast tak naprawdę kilka tygodni czekałem na te układy, stąd jak Państwo również widzieli, mało sygnałów dotyczących CFD było publikowanych, bo czekałem zarówno na rynku kapitałowym, jak i na rynkach surowcowych na zmianę, na może nawet nie zmianę, tylko na realizację tych układów falowych. No i jesteśmy również bliscy realizacji układu na ropie naftowej. W przypadku tego waloru kształtujemy, jestem bardzo mocno już przekonany, że kształtujemy trójkąta, który buduje nam falę czwartą w ruchu wzrostowym, w impulsie wzrostowym. Zakończyliśmy trójkę, następnie fala A, podwójny zygzak, który zbudował falę B, kolejno ukształtowaliśmy pod falkę A rozszerzającego się trójkąta, który ukształtował nam pod falkę B i obecnie impuls spadkowy bądź klin spadkowy, już prawdopodobnie klin, bo czwórka naszła na jedynkę, więc klin spadkowy, który powinien zakończyć falę C. Szeroka strefa, tak naprawdę szeroka strefa poziomy 43,20, 42,20, to jest dolar szerokości tego przedziału. To jest strefa, gdzie powinniśmy zakończyć pod falę C, po której spodziewałbym się jeszcze jednej falki wzrostowej fali D, jednej falki spadkowej fali E i następnie wybicia górą z tejże formacji trójkąta. W szczególności, że ropa naftowa może zyskiwać sezonowo, mianowicie notowania ropy zazwyczaj zyskują wraz ze zbliżaniem się wakacji, co jest po prostu związane z sezonem urlopowym. Trzeba pamiętać o tym, że większość klientów indywidualnych posiada jednak samochody z silnikami benzynowymi, dlatego też ceny benzyny mocniej rosną na stacjach zazwyczaj od cen ropy naftowej, od cen oleju napędowego oczywiście, natomiast oba surowce czy oba paliwa wytwarzane są z ropy naftowej, więc ten czynnik popytowy po stronie benzyny jednak również wpływa prowzrostowo na notowania ropy naftowej. O tej sezonowości na tym surowcu należy pamiętać. Moim zdaniem poziom 40-40, czyli 40 dolarów i 40 amerykańskich centów, nie powinien zostać sforsowany, bo to jest dno trójkąta, to jest klasyczny poziom Elliottowski, negujący nam układ wzrostowy. Natomiast dalsza tendencja wzrostowa powinna zmierzać aż w stronę 50 dolarów i wyżej, do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, który za moment Państwu się pokaże na wykresie dziennym. W tym momencie już Państwo widzą ten wykres. No i ta dalsza aprecjacja jednak powinna być kontynuowana. No i należy pamiętać o tych targetach, które wspominałem. 55 dolarów to jest szczyt fali czwartej niższego stopnia, no i wyższego stopnia fali czwartej kolejny szczyt 70 dolarów, aczkolwiek to jest ten target zdecydowanie w dłuższym horyzoncie czasowym. Jeśli chodzi o poszczególne pary walutowe, no tutaj moim zdaniem w ujęciu swing trade'owym i position tradingowym, no należy może nie tyle trochę czekać, co nie są to tak ciekawe układy jak na surowcach i na rynku kapitałowym. Natomiast bez wątpienia również są to układy, które mogą wskazywać na pewne silniejsze ruchy na tych walorach, przede wszystkim dolar jen. Ze względu na sam układ techniczny na dolar jenie, jak i ze względu na sytuację na rynku kapitałowym. Cały czas mówię o tym, że spodziewam się końca wzrostu w tym tygodniu i powrotu silniejszej przeceny, więc ta silna przecena powinna ściągnąć również japoński Nikkei w dół. A spadki na japońskim Nikkei to spadki na dolar jenie. Abstrahując od sytuacji technicznej na japońskim Nikkei, zobaczmy, jak wygląda sytuacja techniczna na japońskim jenie. Po zakończeniu fali czwartej, która była trójkątem, prawdopodobnie ukształtowaliśmy falę pierwszą w klinie kończącym, następnie falka druga,
Falka trzecia, no i zygzak wzrostowy, który może finalizować nam tą falkę trzecią. A jednak cały czas, pomimo że te poziomy są obecnie testowane, to cały czas górne ograniczenie zielonego kanału wzrostowego, stuokresowa średnia krocząca, no oraz równość fali C wzrostowej do fali A. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest to struktura korekcyjna. Nawet jeżeli będziemy próbować rosnąć dalej, no to trójkąt w fali B no jest mocno alarmujący dla ruchu wzrostowego. No i cały czas jednak ja będę się przez tego trójkąta o to właśnie upierał, że powinniśmy kontynuować ruch w kierunku południowym do poziomu 105 czy 104,50, czyli do dolnego ramienia klina. Choć z drugiej strony, może zanim jeszcze skończę myśl, tylko powiem poziom zabezpieczający. Klin zostaje zanegowany po przebiciu 111,90. Z drugiej strony jednak, pokazuję teraz Państwu wykres dzienny, należy pamiętać o tej dywergencji. To jest coś, o czym już kilkukrotnie Państwu wspominałem. Już Państwu się pojawiła dywergencja. Każda formacja klina musi być potwierdzona dywergencją. No i ta dywergencja na wykresie MACD jest bardzo wyraźna, co oczywiście nie uniemożliwia jeszcze jednej fali spadkowej. Jak najbardziej ta jeszcze jedna fala spadkowa mogłaby się pojawić. Natomiast ta dywergencja, jak już sobie wydłużymy nasz horyzont i przejdziemy ze swing tradingu, czyli z tego horyzontu na kilka najbliższych dni, na position trading, czyli na najbliższe tygodnie, to trzeba pamiętać o tym, że ten walor może jednak skończyć układ spadkowy i zacząć silniejszą tendencję wzrostową. Myślę, że to jest cenna uwaga, o której po prostu należy pamiętać. Z ciekawszych układów falowych myślę, że zaprezentuję Państwu jeszcze tą parę walutową, dolar amerykański versus dolar kanadyjski. W przypadku tego waloru to jest jedna z moich ulubionych par walutowych, którą tak w ogóle w tym roku bardzo intensywnie eksploatuję, jeśli chodzi o ilość analiz czy sygnałów FX. Graliśmy piękny cały trend spadkowy od poziomów mniej więcej 1,40, 1,37. Doszliśmy do okolic 1,24,50. Zakończyliśmy tego klina finalizującego ostatnią falę piątą w impulsie spadkowym. Wybiliśmy się górą, tak jak moje wskazywanie pokazywało, i osiągnęliśmy poziom 1,30. Równość fal w tym zygzaku wzrostowym 23,6% zniesienia Fibonacciego całego ruchu spadkowego od tych wieloletnich szczytów. No i obecnie wybijamy się z kolejnego tego małego klina. No i teraz jedno duże pytanie, co się będzie działo dalej? Otóż 1,30 powinniśmy osiągnąć i osiągnęliśmy, i tak samo powinniśmy osiągnąć najmniejsze zniesienie i osiągnęliśmy. Natomiast dla fali drugiej nie ukrywam, że jest to zbyt płytkie zniesienie. Oczywiście nie neguję, może być tak, może powstać jakiś wyjątek, że fala druga będzie tak płytka i zaczniemy dalszą silną tendencję spadkową. Na razie natomiast jest to dość płytkie zniesienie, więc zastanawiam się, czy ta fala druga już się zakończyła, czy przypadkiem nie będzie to pierwszy zygzak wzrostowy, korekta fala X i drugi zygzak wzrostowy. Tutaj oczywiście powinny pomóc notowania ropy, natomiast jeśli ropa faktycznie z tych okolic 42 dolarów wygrzeje, tak jak się spodziewam, do 50 dolarów i wyżej, to jest 20%, no to ewidentnie mamy czynnik ściągający notowania w dół. No i niewykluczone, że korekta wzrostowa już została zakończona. Ja czekam, co dalej pokaże cena, czy będzie to jakiś układ trójkowy, czy zbuduje się ładny pięciofalowy impuls, bo ten pięciofalowy impuls może wskazywać na możliwość dalszej, głębszej przeceny. Dlatego uważam, że na razie ten ruch wzrostowy został zakończony, no i o dalszych ewentualnie wzrostach czy spadkach zadecyduje cena, choć trzeba pamiętać, że wzrosty to tylko te horyzonty krótkoterminowe, długoterminowo cały czas jednak kierunek południowy na tym walorze. No i ostatnie dwie pary walutowe. Najpierw pokażę Państwu dolara australijskiego kwotowanego do dolara amerykańskiego, gdyż on już pokazuje to, co dolar amerykański do dolara kanadyjskiego może ukształtować, bądź też już ukształtował. W przypadku tego waloru zakończyliśmy prawdopodobnie kilkuletnią korektę spadkową. Ukształtowaliśmy brzydki, ale jednak impuls wzrostowy. Brzydki, ponieważ fala pierwsza była rozszerzającym się klinem wprowadzającym. Niesamowicie rzadki przypadek, natomiast obecnie tylko w taki sposób można już ten ruch
rozrysować. No i oczywiście ten brzydki początkowa część impulsu, no tak naprawdę nie pozwoliła nam od razu zagrać całego tego ruchu wzrostowego. Dopiero po czasie można było ten układ tak oznaczyć. Niemniej jednak pięć fal wzrostowych zakończonych z piątką, która już była klasycznym klinem, wszystko się zgadzało. Przełamaliśmy dolne ograniczenie kanału wzrostowego czy linii trendu, zielonej linii trendu. No i co jest istotne, osiągnęliśmy 50% zniesienia Fibonacciego całego ruchu wzrostowego. Mogliśmy zakończyć podwójnego spadkowego zygzaka i moim zdaniem fala druga mogła się zakończyć. Na wykresie godzinowym mieliśmy już pięciofalowy impuls wzrostowy, natomiast on był bardzo mały, stąd ja z sygnałem FX jeszcze czekałem. Natomiast zaczyna pięknie wyglądać wykres dzienny, bo mamy potężną formację objęcia hossy, więc niewykluczone, że właśnie kończymy korektę spadkową. No i jeżeli ten scenariusz jest prawidłowy, to kolejnych 10 figur wzrostów do poziomu 0,83 to jest to, co nas najpewniej czeka na tym walorze, przynajmniej na takiego dużego zygzaka ABC wzrostowego, a być może na początek fali trzeciej. Na razie oczywiście moim głównym scenariuszem jest nowy impuls, a nie układ wzrostowy. Natomiast zawsze o tej alternatywie, czyli zygzaku wzrostowym, należy pamiętać. Stąd może być to bardzo ciekawy walor, zwłaszcza myślę jutro, jak już będziemy po zamknięciu tej świecy. A na koniec chciałem Państwu pokazać układ długoterminowy, może go lekko dla Państwa zbliżę, na parze walutowej funt sterling kwotowany do dolara amerykańskiego. Dlaczego? Ze względu na dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, ta linia trendu wzrostowego z wykresu tygodniowego, która została przełamana w zeszłym roku i która w tym roku już skutecznie zatrzymała wzrosty, ponownie zadziałała. Wprawdzie walor wyczyścił stop lossy zlokalizowane nad tym lokalnym szczytem, natomiast nie udało się trwale przebić. Na wykresie godzinowym, czterogodzinowym mieliśmy wyjście górą, na dziennym już to nie wyglądało tak różowo, a tygodniowy zamknął się pod, co oznacza, że jednak ten poziom nie został sforsowany. Co ważniejsze, na wykresie tygodniowym sugestywne objęcie Bessy, no i objęcie Bessy na oporze technicznym to jest bardzo wiarygodny sygnał do dalszej przeceny i kontynuacji ruchu spadkowego, co też oczywiście współgra ze scenariuszem technicznym, bo prawdopodobnie, przełączymy się teraz na wykres dzienny, prawdopodobnie zakończyła się korekta wzrostowa, brzydka wprawdzie dla fali czwartej, bo jest to WXY, wcześniejszy trójkąt mi się znacznie bardziej podobał, natomiast często się tak zdarza, że trójkąty są negowane i powstaje w miejsce trójkątów korekta złożona. Może przesadziłem mówiąc, że często się zdarza, natomiast czasami takie sytuacje mają miejsce. Korekta wzrostowa WXY, zatrzymaliśmy się na istotnych oporach i od szczytu ukształtowaliśmy impuls. Jeśli będą rosły napięcia związane ze zbliżającym się referendum, bodajże to jest połowa czerwca, o pozostaniu Wielkiej Brytanii w strefie euro, jeśli któryś z sondaży pokaże przewagę jednak osób o nastrojach antyeuropejskich, czy przewagę właśnie osób opowiadających się za wyjściem Wielkiej Brytanii ze strefy euro, to funt powinien silnie tracić na wartości. Ta jeszcze jedna fala spadkowa na tym walorze może wystąpić. To wszystkie analizy, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w czwartek o godzinie 10:30 do bieżącej analizy technicznej Daytradera, podczas której przedstawię główne instrumenty, którymi się zajmuję, zarówno pary walutowe, surowce, jak i indeksy na interwałach intradayowych. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.